Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo jeszcze 3 suby i będzie 500. Witajcie cieplutko, dzisiaj wam pokażę, jak zrobić sobie te zmienne tagi drużyny. Wchodzicie tutaj w grupy, musicie otworzyć swoją grupę i tutaj się to dosi. I tutaj najważniejszy jest skrót, bo on jest tam pokazywany. I tutaj wpiszcie co chcecie. I potem, że mam grupy utworzone. I to są chyba te grupy. I tutaj z tej waszej grupy wybierzecie ten identyfikator i go sobie skopiujcie. I dokument podany w opisie musicie dopisać, zależy na którą literkę chcecie daną grupę. I przy okazji wbijać na grupę na Steamie naszą, to jest link w opisie też. I tak robicie z całą resztą. I te wszystkie komendy sobie po kolei do konsoli kopiujecie. Teraz patrz, idę. Easy. Mam squeezy. No i tak to działa, to sobie ten zmienianie tagów. Sobie spoko, żeby sobie trochę urozmaicić grę. Tak jak bardziej jeszcze możecie urozmaicić, klikając w kartę po prawej stronie w rogu. Tam też macie wiele sposobów, jak sobie spersonalizować grę i umilić rozgrywkę i na przykład własne teksty wypowiedzieć w czasie, albo broń po lewej, jak i prawej stronie. No i wiele takich tam poradników znajdziecie. Jeśli macie jakiś problem, to piszcie w komentarzach, ja wam postaram się pomóc i mam nadzieję, że wam się spodobało. Trzymajcie się krótko, pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. Zostawcie łapkę w górę i trzymajcie się cieplutko na nerka.